Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Rolnikowo.pl. A dzisiaj taki w sumie odcinek z wszystkiego i z niczego, mianowicie będziemy dzisiaj działać trochę orka, trochę rozsiewanie nawozu, trochę sianie. W sumie sianie to może nie dzisiaj, ale też będzie, Ogólnie za zadanie mamy takie, że musimy wziąć sobie widły, bo mam taką kubkę obornika na polu i po prostu musimy ją rozrzucić. Cześć Lili. Cześć, cześć. Musimy sobie ją rozrzucić, ale to zaraz, bo jeszcze musimy podpiąć łychę. Pies i kot. Dobra, zapniemy sobie tura. Nie tura, tylko zapniemy sobie łyżkę do tura. Łyżkę do tura sobie zapniemy. Hydraulika. Musi się rozbujać. Jeszcze trzeba odbezpieczyć te odpięcie. Tak. Fuch, jest. Kamienie to się wyrzuci później. Lecimy. Uwolnić orkę 5. Tu jest kubka tego gnoju i ją muszę po prostu wywieźć tam dalej, rozrzucę. I co? No i zacznę orać. No nie jest jakoś perfekcyjnie zaorane z tego względu, że no jest trochę tych zielonych, że tak powiem, kutów. Wyrzuca się, ale nic się nie poradzi na razie, no. Oramy czym mamy, dwuskibowym po prostu by strasznie długo schodziło. Wiadomo, że trzyskibowym jest trochę lepiej. A tu... że tak powiem, moje przedpuszki, kurde, były zrobione, ale niestety nie zdały egzaminu, więc nie nagrywałem. Po prostu z tego było to po prostu projekt, autorski projekt, który nie udał się. A dobra, jedziemy. Dajcie nabrać. I rura. Dobra, jest. Ładnie się nabrało. Jadę to tam dalej. rozwalamy to. Trochę ziemi, trochę gnoju. Będzie lepiej rosło. Tutaj 9 ton z hektara pszenicy. Ogólnie póki co, to co jesteśmy na etapie siewów, pszenicy jeszcze nie zasiane, ostatni kawałek został. No i jutro mam nadzieję, że zacznę siać po prostu pszenicę. Zacznę siać pszenicę. A dzisiaj sobie po prostu przygotuję pod to pole. O. Dobra. Dobra, jedziemy po kolejną łyżkę. Oramy! Taki nieduży kawałek, jest ze mną Piotruś. Siema! Zobaczyć jak to idzie, no jakoś idzie. No i tak działamy. Rozwaliliśmy wapno, bo tutaj trochę było wapna wysypanego takiego z worków, zbryliło się. Rzuciliśmy na polu łopatą i lecimy z tematem. Dokończymy to pole i ja jadę rozsiewać nawóz, a później bronować, szykować pod zasiew, bo jutro będziemy wjeżdżać ostro z pszenicą. Nie ma co się w tańcu pierdzielić. Dokładnie. Jakiś komentarz? Robota idzie jak szalona. Co z tego, że gaz ucieka, ale jest siła w 60. To mówił Piotruś mechanik. Dobra, działamy dalej. Radło grudziąckie jako tako daje radę. O, rozsiewamy teraz nawóz. Rozsiewam pod zasiew nawóz, woda woska. Co się pchać, koszty jakiś polipost, tak troszeczkę za 150 kg rzucić na hektar, żeby trochę miała ta roślina fosforu i potasu. Tutaj jeszcze chyba jest magnez, ale tam w jakichś ilościach małych, także delikatnie troszeczkę podsiać. Rozsiewam właśnie, jeszcze mi zostały 3 pola do rozsiania. Może zacznę bronować, a jak nie zdążę, no to prawdopodobnie dopiero jutro będę bronował. Jest trochę teraz tego, ale na spokojnie, na pszenicę jeszcze jest czas, także mam nadzieję, że no tam nic się nie stanie. No. Fajnie by było zasiać coś do soboty, bo w sobotę zapowiadają, że będzie deszcz, ale zobaczymy. No, prognozy jedno, a jak się sprawdzi, no to dopiero się dowiemy w sobotę, że tak powiem. Jeśli by się udało coś zasiać, no to myślę, że w sobotę będziemy dalej atakować z orką. Zostanie w sumie do zaorania jeszcze ten jeden kawałek, który ma tam prawie 3 hektary, w jednym kawałku, tam też pójdzie pszenica po pszenicy. Powinno być jakoś. to jest w sumie połowa tego stada, co widziałem ostatnio. Chyba wczoraj właśnie. O, tamto, o, zobaczcie. Zobaczcie, ile ptactwa jest. Masakra. No, znajdujemy się na polu po ziemniakach i co? Zbieramy teraz perzy. Zbieramy perz, bo wrzucimy go sobie tam koło billboardu, tam jest takie miejsce wybrane, także ja muszę tutaj to przejechać agregatem, nie będę tego orał, no jest twardo, nie wiem czy pług nawet by wbił się, a tak to zbiorę to w łychę, wyrzucę to, zgniję i tyle, a ja się zajmę tutaj uprawą pola, bo chcę tu jeszcze zasiać przężyto. Jutro sobota, zapowiadają deszcz. Chciałem po prostu już mieć z głowy zasiane. Chciałem mieć już z głowy przężyto. Został w sumie ostatni kawałek właśnie tutaj po ziemniakach. No ale muszę najpierw uporać się z tym oto dziadostwem. Już wywiozłem dwie łychy. Ta jest trzecia. Rano tutaj byłem, chciałem to zapalić, ale się nie dało. No i później pomyślałem, że mówię, przyjadę łyżką, ogarnę to i tyle. Ops. Siatkę będziemy musieli zebrać na sam koniec. I tutaj jest takie dziurę, bo oni wybierali to pod ten billboard. A ja sobie to rzucę. Tu nie będzie nikomu przeszkadzać. Łycha. I tak aż do końca. Podejrzewam, że to jeszcze ze dwie będzie. Znaczy ta i jeszcze jedna.